Dobra, ja już jestem ostatni. Muszę się pędzić na kolejny lot, bo trochę nam się ten opóźnił. Ale myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Bardzo często ludzie ruszają szybko za tłumem i wychodzą tam, gdzie jest baggage claim, a tutaj mamy transfer i to właśnie tam chcemy się udać, bo ja nie wychodzę, moja torba już leci bezpośrednio. Dobra, przygód część dalsza. Okazuje się, że mój dowód jest nieważny, więc nie wiadomo, czy teraz polecę, czy mnie nie cofną. Generalnie już przy straży granicznej nie chcieli mnie puścić, więc nie tylko ja lecę na Cypr. Jedziemy na Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwa Świata? W optymistę? Tak, będzie wyglądać. No, w takim razie ja życzę wam powodzenia, piąteczka. Trzymam kciuki. Dziękujemy. No dobra, cofnęli mnie. Okazało się, że mój dowód jest już nieważny od miesiąca. Nie wpuszczono mnie do samolotu. Leciałem właśnie z Gdańska, więc teraz muszę jakoś uzyskać klucze do mieszkania w Warszawie, w którym mam paszport. Nie wiem, ale nawet się już nie złoszczę. No co mam zrobić? Ja mam teraz autentycznie taki prawdziwy walk of shame, nie? Jeszcze do tego wszystkiego pada mi telefon. Ale nie ma się co połamywać, wiecie? To jest tak w życiu, że to uczy nas uważności. Ja nie miałem czasu spojrzeć na swój dowód, nie wiedziałem, że już jest nieważny. A dzisiaj mogę co zrobić? Albo płakać, albo się poddać, albo po prostu podjąć wyzwanie i za chwilę dolecieć na ten Cypr. I to mi się uda, i wam się też uda, tylko nie łamcie się. Dobre jest chociaż to, że wujek Wiktor przygotował się i kupił sobie powerbanka naładowanego. O, chyba się pospieszyłem? Nie, telefon się ładuje, także jest szansa, że chociaż zamówię Ubera do centrum i tam poczekam przez 5 godzin na kolejny pociąg. No tak, vlog, no. Już się znalazło dla mnie miejsce tutaj, przy Placu Zbawiciela. Mam teraz 3 godzinki na to, żeby poczekać na pociąg. Odbiorę klucze, pojadę do domu i zaraz lecę na Cypr, moi drodzy. Za jeszcze chwilkę. A tak wyglądam w lustrze, jak chodzę sobie z tym aparatem i moim ulubionym kotem. Dobra, pora się trochę ogarnąć. Muszę zamówić teraz taksówkę na dworzec centralny w Warszawie. Stamtąd muszę odebrać klucze do swojego mieszkania w Warszawie. Wszystko to musi się wydarzyć w ciągu godziny, bo wtedy będę miał godzinę do odlotu. Nie wiem, czy będę miał ujęcia z dworca centralnego w Warszawie o 3 w nocy. Bo nie wiem, czy to takie mądre, żebym chodził z tym sprzętem na wieżę. Nie, wiecie, nie chodzi o to, że nie potrafię się bić, bo nieraz się biłem, dlatego widać, mam tutaj porozbijane całe łuki brwiowe, ale jednak jest to kuszenie trochę losu, a... No i udało się załatwić klucze, teraz jedziemy szybko do domu po paszport i kolejny etap podróży. No, powiem wam, że... To było fajnie, ten dworzec w ogóle to też całkiem niezła wyprawa, bo tam już z dwóch gości mnie śledziło. Przyglądali się, czy sam jestem, czy nie idę gdzieś w jakiś ciemny kąt, więc z tym aparatem to było dosyć ostrożnie. W ogóle fajna taka mroczna poświata, co? Teraz tu podświetlony, tu trochę od góry. No, lubię eksperymentować tutaj z oświetleniem, tylko staro się wygląda, nie? Widać już tutaj takie oczy podkrążone, a to ze zmęczenia, bo spałem dzisiaj 20 minut na kanapie. Jest 4:30, a ja jestem po raz drugi dzisiaj na lotnisku. Mam nadzieję, że tym razem już dobrze pójdzie. To będzie nowość dla mnie. Mam nadzieję, że
nie będę miał dzisiaj już żadnych przykrych niespodzianek i w końcu uda mi się dolecieć na ten Cypr. Dobra, 6:06:05 146-147. No to jeszcze w tym starym terminalu, więc zapowiada się całkiem nieźle. Tą trasą idę już dzisiaj po raz drugi. Teraz przechodzę na legendarne przejście graniczne, w którym już mi chcieli raz cofnąć. Teraz jestem na to przygotowany i mam ze sobą paszport. Nie mają teraz szans. No chyba, że polecę na Ukrainę i tam okaże się, że też mnie gdzieś nie przepuszczą, albo podobno jest jakieś duże święto tam, więc może się okazać, że jeszcze nie dolecę na ten Cypr, moi drodzy. Jest godzina 5 rano, a to są takie kolejki, że po prostu nie wiem, gdzie mam się wcisnąć. Patrzcie, wszędzie. Teraz to jest kolejka. Teraz mnie straż graniczna zatrzyma, bo tu nie wolno kręcić, także to jest ostatni moment. Zmieniłem zdanie. Jeszcze zobaczycie, jakie sobie śniadanie, bo jestem dosyć głodny. Nie, ze szczypiorkiem to tak. Zaraz dostanę jajeczniczkę ze szczypiorkiem, która kosztowała 19,90. I do tego, słuchajcie, kupiłem sobie wodę niegazowaną. I cena mnie po prostu zaskoczyła. Zapłaciłem za nią 9,90, czyli po prostu 10 zł. Ale to chyba jest wyjątkowa woda. To będzie najlepsza woda, jaką w życiu piłem. Warta każdej wydanej złotówki. Wy też nakładacie sobie jajecznicę na bułkę? Ja zawsze, inaczej nie potrafię jeść. No dobra jajecznica, tylko musicie uważać w takich miejscach. No jednak to jest dosyć drogo i można się zaskoczyć w momencie, kiedy dostajemy rachunek. To teraz ja zjem, a my widzimy się na Ukrainie. Cześć! To jest trochę tak, że jak przylecicie na lotnisko do jakiegoś kraju, to ciężko powiedzieć, żebyście byli w tym kraju. Ja mam tylko transfer, widzę to, co wy widzicie za mną. Dywan, wykładziny, jakkolwiek to nazwać. Dużo ludzi, którzy przemieszczają się po całym świecie. Także mam absolutny niedosyt, jeżeli chodzi o Ukrainę. Parę ciekawostek dotyczącej Ukrainy. Na lotnisku w Kijowie nie działa internet, za to mamy bardzo fajną sieć komórkową, która nazywa się Live. Jest to dwukropek i uśmiech oczywiście na końcu. Wygląda to fantastycznie. Druga ciekawostka, mój dziadek jest z Lwowa, tam się urodził i przeniósł się potem do Świecia, takiej małej miejscowości, w której ja też mieszkałem przez wiele lat. Na lotnisku nie ma żadnej innej linii lotniczej, tylko ukraińska. Ukraine International, jak spojrzycie? To wszędzie za mną również znajdują się tylko i wyłącznie samoloty tej linii lotniczej. Muszę przyznać, że to całkiem niezła linia lotnicza. To trochę jak taki polski lot. No, stąd lecę dalej, także do zobaczenia. Słuchajcie, nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, ale prawie się spóźniłem na kolejny lot. Widzieliście, że na Ukrainie jest różnica czasu? Ja myślałem, że jest 9, a jest 10 i za 15 minut mój samolot odlatuje, także usłyszałem między ukraińskimi zdaniami Mr. Borsuk. Więc Mr. Borsuk, zobaczcie, sam wchodzi do samolotu. Nie jest mi pisany ten Cypr, powiem wam. No tyle przygód to chyba w życiu nie miałem. Nie wiem, czy to dlatego, że nie śpię od paru dni, czy dlatego, że los tak chce. Wiecie, że czasem tak jest, że los mówi wam, tego nie będziecie robić, mój drodzy. Patrzcie, ostatni pasażer na gapę. Nikogo tu nie ma ze mną. Udało się po 24 godzinach podróży, wielu wyzwaniach, krążeniu po mieście i wielu niewiadomych. W końcu dotarłem na Cypr. Także chyba jest tylko jeden morał z tej historii. Nie bójcie się po prostu porażek, to się nie porażek, tego nawet nie dociągnięć, tylko traktujcie to jak wyzwanie. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to oczywiście subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia za tydzień.
Cześć.